Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do recenzji już jakiś czas temu zapowiadanej kamery termowizyjnej. Jest to kamera marki Infiray, model P2 Pro. Jedna z ciekawszych kamer termowizyjnych dopinanych do urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, tablety czy też komputery. Kamera, o którą dużo osób pytało, prosiło o recenzję. No i właśnie do recenzji tej kamery dzisiaj Was zapraszam. Na początek oczywiście zapoznajmy się z zawartością zestawu, specyfikacją, a następnie już podłączymy sobie kamerę do telefonu, pokażę Wam działanie aplikacji mobilnej, pokażę Wam też jak kamera działa w praktyce, jak się sprawdza, tak więc zapraszam do recenzji. No i teraz jak widzicie wewnątrz tego czarnego pudełeczka znajdziemy kamerę, to jest tutaj ten element. Kamera termowizyjna, którą możecie podłączyć sobie bezpośrednio do Waszego smartfona czy też tableta, jeżeli potrzebujecie większy ekran. Mamy tutaj złącze USB typu C, czyli tutaj już tej nowej generacji. No i drugi element w zestawie to jest właśnie ten obiektyw makro. Zobaczcie, to jest taki dodatkowy obiektyw, który montujemy na kamerę. Tutaj jest to łącze magnetyczne, więc wtedy cała kamera jest nieco grubsza, ale właśnie dzięki temu obiektywowi możemy robić pomiary termiczne właśnie bardzo małych obiektów, głównie właśnie układów elektronicznych. Zaraz dokładnie sobie tą kamerę jeszcze zobaczymy, natomiast zobaczmy, co jeszcze otrzymujemy w zestawie. W tym pudełku mamy tutaj, jak widzicie, taki przedłużacz USB, więc jeżeli nie chcemy wpinać kamery bezpośrednio do telefonu, to możemy ją wpiąć do przedłużacza, a następnie przedłużać już podłączyć sobie do jakiegoś tutaj telefonu, tabletu, dzięki czemu będziemy oczywiście mieć wyświetlany obraz na dużym ekranie. Instrukcja w języku chińskim i w języku angielskim. W zestawie jeszcze, zobaczcie, mamy takie etui specjalne do przechowywania tej kamery, do jej przenoszenia. Taki mini woreczek wykonany tutaj z jakiejś ekoskóry. No i tak naprawdę to jest wszystko. Cała konstrukcja wygląda całkiem przyzwoicie. To jest prawdopodobnie jakiś stop jakiegoś aluminium czy tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o budowę. Ładnie spasowane elementy, jak widzicie, takie wstawki jeszcze srebrne po bokach. Duży obiektyw właśnie kamery termicznej. No i to złącze, o którym już wspominałem, czyli USB typu C. No i teraz sposób montażu takiej kamerki, czyli po prostu wpinacie ją do złącza USB Waszego telefonu czy też tabletu. Na przykład w ten sposób, czy też odwrotnie, w zależności od tego, co będziecie chcieli mierzyć. I wówczas dzięki aplikacji mobilnej będziemy mogli sobie wyświetlać obraz już na dużym ekranie telefonu czy też tabletu. Jeżeli chcemy oczywiście korzystać z tego obiektywu makro, no to po prostu go tutaj dopinamy magnetycznie. Zobaczcie, to wszystko pasuje idealnie. No i możemy już też korzystać w pełni z tej kamery. Kamerę możecie kupić w sklepie Amazon, jak również w sklepie AliExpress. I teraz zobaczmy takie najważniejsze informacje odnośnie tej kamery, którą nam tu producent przygotował. I teraz jak widzicie, przede wszystkim rozdzielczość to jest 256x192 piksele. I tutaj powinno być już całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o kamerę termowizyjną. Znacznie lepiej niż w przypadku większości tego typu urządzeń, które mają zazwyczaj niższą rozdzielczość, więc te szczegóły powinny być bardziej widoczne. Szczególnie jeżeli chodzi o drobne układy drukowane. Następnie szybka transmisja obrazu, przynajmniej według producenta, 25 Hz. Jak to się będzie spisywało, to sobie też sprawdzimy. Wysoka dokładność, tutaj plus minus 2 stopnie Celsjusza i plus minus 2%, jeżeli chodzi o zakres pomiarowy. Kamera oczywiście nie potrzebuje baterii, jest zasilana bezpośrednio ze smartfona czy też tabletu, więc to jest też na pewno jej atut. Nie musimy jej dodatkowo ładować, możemy w każdej chwili z niej skorzystać. I tutaj macie jeszcze informację właśnie, że w skład zestawu wchodzi ten obiektyw makro. Ok, przejdźmy sobie teraz do podłączenia i działania samej kamery. Jak widzicie, ja tą kamerę podłączyłem sobie za pomocą tego przewodu, który jest w zestawie, tak żeby móc nią nieco lepiej manewrować podczas naszej dzisiejszej recenzji. Oczywiście możecie ją też piąć bezpośrednio do telefonu. Następnie na telefonie, czy też tablecie, lub też komputerze instalujecie aplikację do obsługi kamery. Jest to aplikacja P2 Pro, która jest dedykowana do kamery Infiray P2 Pro.
czyli uruchamiamy sobie aplikację. I teraz jak widzicie, po uruchomieniu kamery od razu mamy tutaj obraz z tej kamery przesyłany bezpośrednio na ekran telefonu. Ok, przejdźmy sobie teraz do funkcji, w jakie ta aplikacja została wyposażona. Jak widzicie, teraz na ekranie jest moja dłoń, są też pomiary temperatury mojej dłoni. I teraz jeżeli chodzi o palety kolorystyczne, to zobaczcie, możemy korzystać z palety White Hot, czyli tutaj biały kolor będzie najcieplejszy. Następnie jest właśnie ten domyślny Iron Red. Następnie są trzy palety odnośnie tęczy, to jest pierwszy, drugi i też trzeci tryb, więc w zależności, który będzie Wam najbardziej odpowiadał, z tego będziecie mogli skorzystać. Kolejnym trybem jest Red Hot, czyli tutaj tym razem czerwony kolor jest najcieplejszy na ekranie. No i dalej mamy też Hot Iron, czyli tutaj to gorące żelazo. No i ostatni tryb to jest czarny gorący, czyli ten kolor czarny najciemniejszy na ekranie będzie najcieplejszy. Mamy tutaj na ekranie trzy pomiary. Automatycznie jest mierzona najwyższa temperatura oraz najniższa oraz pomiar w miejscu tego krzyżyka, czyli jeżeli chcemy na przykład zmierzyć konkretnie jakiś punkt, to możemy tym krzyżykiem na ten punkt najechać i widzimy dokładnie temperaturę tego punktu, natomiast tutaj widzimy te najwyższe i najniższe temperatury. Oczywiście to wszystko jest w tym trybie podstawowym, natomiast możemy oczywiście przejść sobie do trybu nieco bardziej już zaawansowanego i uruchamiamy profesjonalny termometr. I teraz zobaczcie, mamy tutaj kilka opcji do wyboru. Możemy właśnie korzystać z punktu, czyli na przykład sobie zaznaczamy jakiś punkt na ekranie i mierzymy dokładnie jego temperaturę. Takich punktów możemy sobie tutaj kilka zaznaczyć i mamy dokładne temperatury poszczególnych punktów na mierzonym obiekcie. Następnie usuwamy tą opcję i wybieramy sobie opcję linii. Opcja linii to jest, rysujemy sobie linię i wówczas na linii mamy najcieplejszy, najchłodniejszy punkt i też jest mierzona różnica pomiędzy tymi punktami. Kolejna opcja to jest obszar i teraz na przykład zaznaczamy sobie dany obszar i w tym danym obszarze kamera nam będzie mierzyła tą najwyższą i najniższą temperaturę, natomiast pozostały obszar na zewnątrz nie jest brany pod uwagę. No i ostatnia opcja to jest skala. I teraz możemy sobie na przykład tutaj regulować zakres temperatury, czyli obiekty powiedzmy pomiędzy 26,3 a 29,7 stopnia i tylko te obiekty są nam tutaj pokazywane. Tak więc jak widzicie, dużo możliwości, jeżeli chodzi o ten termometr profesjonalny. W ustawieniach możemy też sobie zmienić jednostki temperatury. To co mi się podoba w tej kamerze, to przede wszystkim jeszcze dwie rzeczy, a mianowicie mamy możliwość w każdym momencie wykonania zdjęcia obiektu, który akurat mierzymy i mamy możliwość nagrywania materiału wideo, czyli możemy sobie uruchomić kamerę i nagrywać materiał wideo, czyli sobie gdzieś mierzymy, jakieś pomiary dokonujemy i to wszystko możemy sobie zarejestrować w formie filmu. Za chwileczkę właśnie takie filmy będziecie mogli zobaczyć, przykładowe filmy zarejestrowane tą kamerą w różnej sytuacji. Następnie wchodzimy sobie do galerii i w galerii mamy wszystkie nasze zdjęcia czy też nagrania zarejestrowane tą kamerą. Taką prezentację za chwileczkę takich różnych nagrań Wam pokażę, natomiast tak na szybko zobaczcie na przykład nagranie czajnika na kuchence gazowej, jak rozchodzą się temperatury. To jest oczywiście nagranie w czasie rzeczywistym, które było zarejestrowane. Tak więc no, bardzo ciekawa funkcja, bardzo dobrze to wszystko działa i wygląda. Zanim sobie przejdziemy do tej pełnej prezentacji możliwości kamery Infiray P2 Pro, to chciałbym pokazać dwie rzeczy, a mianowicie opcja wykorzystania kamery w telefonie, tej tylnej, czyli możemy na przykład obserwować sobie podgląd płytki na przykład drukowanej w głównej kamerze i na pełnym ekranie mamy oczywiście już podgląd z termowizji, czyli takie hybrydowe połączenie właśnie kamery aparatu z kamerą termowizyjną. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast druga rzecz, zobaczcie, mamy teraz obraz naszej płytki elektronicznej. Ona akurat jest uszkodzona, więc będziemy mogli lepiej zobaczyć sobie tutaj te różnice temperaturowe.
zobaczyć, jak te elementy nam się tutaj przegrzewają na tym pulcie. Natomiast to, co ważne, zobaczcie. Z takiej odległości oczywiście mamy dość dużą szczegółowość, natomiast jeżeli zbliżymy się już dość blisko do elementów płyty, no to jak widać obraz już jest tutaj dość mocno rozmazany. I właśnie do tego służy nam ta nakładka makro, którą mamy w zestawie i ta nakładka jest tylko w wersji InfiRay P2 Pro. W wersji P2 tej nakładki nie mamy i tak naprawdę tym się te kamery różnią. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica, jeżeli wykorzystamy nakładkę makro. Zobaczcie, jak duża szczegółowość poszczególnych elementów, jak dokładnie możemy mierzyć temperaturę na naszej płycie. Wszystkie ścieżki, elementy no, są bardzo dokładnie widoczne. Możemy się zbliżyć do płyty i dokładnie zmierzyć temperaturę poszczególnych, nawet tych najmniejszych układów, które znajdują się na naszej płytce. I teraz jak widzicie, jak pomiar temperatury tego tutaj małego elementu na płycie 63-4 stopnie, tak więc dokładnie możemy to zmierzyć. Tak więc ta kamera makro to jest naprawdę rewelacyjna sprawa dla elektroników, którzy szukają usterek układów elektronicznych i tego typu rzeczy. Myślę, że niezastąpione urządzenie. Ok, tyle jeżeli chodzi o tą aplikację i jej działanie. Teraz zobaczcie sobie przykładowe nagrania zarejestrowane za pomocą tej kamerki. Myślę, że na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję kamery termowizyjnej InfiRay P2 Pro. Jak widzicie, to niewielkie urządzenie posiada naprawdę bardzo duże możliwości. Urządzenie, które świetnie sprawdza się do takiej diagnostyki, na przykład mostków cieplnych, do szukania miejsc, gdzie ucieka nam ciepło, którędy dostaje się zimne powietrze do naszego pomieszczenia. Urządzenie, które pozwala też na przykład wykryć jakieś uszkodzenia instalacji elektrycznej, wykryć w których miejscu na przykład mamy położone grzewanie podłogowe, jak te rurki są rozmieszczone, na przykład jeżeli byśmy chcieli
gdzieś wiercić, żeby nie natrafić na tego typu elementy. Też rewelacyjne urządzenie dla elektroników, szczególnie jeżeli macie tą wersję Pro z tym obiektywem makro. Jak widzieliście, bardzo duża dokładność, szczegółowość, nawet najmniejsze elementy elektroniczne jesteśmy w stanie zmierzyć ich temperaturę, zobaczyć co jest uszkodzone. Tak więc dla elektroników bardzo przydatne rozwiązanie. No i myślę, że też w codziennym życiu, w codziennym użytkowaniu również tego typu urządzenie może być bardzo przydatne. Tak więc ja Wam tą kamerkę mogę jak najbardziej polecić. Oczywiście link do sklepu, kupon rabatowy znajdziecie pod filmem. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę Was o subskrypcję kanału, o łapki w górę. No i oczywiście jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania odnośnie tej kamery lub też chcecie się podzielić z innymi użytkownikami Waszą opinią na temat tego urządzenia, to oczywiście piszcie w komentarzach, dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam i zapraszam Was oczywiście już dziś do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!